Co to jest? Znaczy nie brał za o skarbach. Dzięki za fajne komentarze, dzięki za fajne wiadomości i dziękuję patronom. W związku z tym, że ostatnio był konkurs, wcześniej były jakieś smuty, jestem wam winny odcinek po grubości. I taki odcinek dzisiaj będzie o grubym skarbie, o grubym znalezisku oraz o bardzo ciekawej rzeczy na temat wykrywaczy. To będzie smutna wiedza. Wielu z Was zapewne zszokuje. No ale co? Czasami wypada się podzielić wiedzą, tak? Zapraszam na odcinek. Przy Jerbie o skarbach. Zaczynamy. A wszystko zaczęło się od jednego z telefonów. Zresztą często się od telefonów zaczynało. Zadzwonił do mnie magister archeologii Marcin Rudnicki, mówiąc, że właśnie wybierają się na Kujawy na zrobienie jakichś badań archeologicznych i jak coś się mam spakować i przyjechać. Także na słowo Kujawy natychmiast zareagowałem, spakowałem się i wyruszyłem. Jadąc samochodem, zadzwoniłem, żeby więcej informacji pozyskać. Okazało się, że kilka miesięcy wcześniej były prowadzone takie prospekcje terenowe, mające na celu przeanalizowanie tego, co się tam znajduje na tych polach. I się okazało, że archeolodzy, szukając różnych metalowych rzeczy na polu, trafiali w jednym miejscu no, na takie skupisko przedmiotów ewidentnie świadczących o jakimś, świadczących o jakimś cmentarzysku. W warstwie ornej wychodziły różnego rodzaju spalone fibule, całe fibule, nożyki, inne przedmioty żelazne z patyną ogniową. No i podjęto decyzję o przeprowadzeniu, o przeprowadzeniu pilnych badań archeologicznych. Ja wraz ze znajomymi się wybieraliśmy właśnie tam wspomóc archeologów. Naszym zadaniem było przeszukiwanie pola ornego w najbliższej okolicy, tych miejscach, gdzie badania będą, oraz tych wszystkich hałd, które przy badaniach. Powstawały. Taki był nasz cel. Także jechałem z nastawieniem przeszukiwania tego pola. To był, kon... to był właściwie koniec roku. Pogoda była katastrofalna. Było straszne, wielkie błoto. Non-stop padał deszcz. Ale no nie ma złej pogody, są tylko złe ubrania. Także przyjechałem na miejsce i przystąpiliśmy. przystąpiłem do poszukiwań. A tak wyglądał początek moich poszukiwań. Jedno z pierwszych wejść na pole. Thank <laughs> you. Jest. No jak widzieliście, wpadła bardzo ładna srebrna rzymska moneta, jako jedno z pierwszych znalezisk. Już wiedziałem, że będzie ciekawie, ale nie spodziewałem się, że będzie aż tak ciekawie, że dane mi będzie znaleźć, namierzyć taki sygnał. Chodziliśmy po tym polu, szukałem przedmiotów i żelaznych, i przedmiotów kolorowych, gdy nagle w miejscu, w rejonie, tam gdzie te badania były, znalazłem bardzo nietypowy sygnał. I tu teraz muszę trochę przerwać tą opowieść i... Powiedzieć Wam, jak dość nietypowo ja prowadzę poszukiwania detektorem metali. Chodzę odwrotnie niż praktycznie większość z Was, bo większość z Was chodzi wykrywaczem dynamicznym, poszukując przedmiotów albo kolorowych, albo, albo żelaznych. Ja chodzę głównie, w tej chwili już chodzę od wielu lat wykrywaczem wielotrybowym, czyli jakby głównie skupiam się na chodzeniu w allmetalu i dopiero po znalezieniu sygnału z kanału allmetalowego, czy na przykład statyki lub pseudostatyki, oceniam głębokość zalegania obiektu, jego kształt, jego wielkość. No i wtedy wiem, że jak jest przedmiot za głęboko, no to nawet nie patrzę na ID, nie interesuje mnie, jaka jest jego tego przewodność tego obiektu. Jak słyszę, że jest głęboko, to z zasady i tak, tak go kopię. Nawet jak jest czystym żelazem, wiedząc o tym, że na takich dużych głębokościach, czy większych głębokościach, Wykrywacze no, nie są w stanie ocenić mm, poprawnie identyfikacji, więc często kopiąc słaby sygnał na głębokie żelazo wyciągam przepiękne kolory. Normalna rzecz. E, chodziłem, chodziłem tutaj z tym wykrywaczem i nagle znalazłem bardzo nietypowy sygnał, bo sygnał był duży z pseudostatyki pracującej w tle mojego detektora. Usłyszałem duży sygnał, rozległy obiekt między jakimiś tam śmieciami, e, i bardzo mnie zaciekawił dlatego, że z dynamiki mojego detektora on nie istniał. Nie było tego sygnału, ani nie był sygnałem na żelazo, ani nie był kolorem, jakbym chodził tylko w dynamice, bym tego sygnału w ogóle nie znalazł. Po prostu nie słyszałbym go. Zaraz zawołałem chłopaków, którzy tam byli z wykrywaczami, z deusami, z Garrettem Pro. Bo mówię: "Zobaczcie, ten sygnał, coś tu jest nie tak". Przyszli i dla nich w samych trybach dynamicznych ten sygnał nie istniał. Nie było go po prostu. Dla mnie był to sygnał tylko włącznie słyszalny, ja go słyszałem tylko włącznie właśnie w kanale pseudostatycznym, który non-stop działa w moim detektorze. Wyznaczyłem miejsce, gdzie dokładnie ten sygnał się znajduje, zawołałem, zawołałem archeologa mówiąc mu, że jest tu dziwny sygnał, wydaje się, że może być dużym, bardzo głębokim obiektem, ale jest dziwny. No archeolog poprosił, żeby to zaznaczyć. No, ale na razie nie będzie to kopane. Może pod koniec wykopalizmu, bo są już wykopy wyznaczone. Ludzie mają swoje obowiązki, zadania i tam na razie działamy. Także chodziliśmy po tym poletku, a mój sygnał, który tam sobie znalazłem, zostawiłem. Już zapewne wielu z Was zastanawia, yy, dlaczego wykrywacz w dynamice nie zareagował na duży obiekt, na duży sygnał, który był słyszalny z pseudostatyki. O, tym, o, tym, o tej ciekawostce dowiecie się pod koniec tego materiału jako osobna, y, osobna taka mała opowiastka o bardzo ciekawych zjawiskach. Powiem tylko tyle, y, że nie wiem czy wiecie o tym, że wykrywacze dynamiczne, których w większości posiadacie, nie są w stanie w ogóle, ale w ogóle zareagować na takie przedmioty jak duży skarb srebrny, y, czy duży kawałek miedzi, czy też duży kawałek aluminium. Te wykrywacze w ogóle na to mogą nie zareagować. Nawet jak będzie taki kawał srebra czy zbiór monet 5 cm przy sądzie 10, 20, 50 w ogóle wykrywacz, dla niego taki skarb srebrnych przedmiotów będzie tym samym, co dokładnie co Ziemia. Nieistniejącym obiektem. Pokażę wam to, pokażę wam też, jak sobie mm, zrobić pewne testy i zrozumieć to zjawisko, a zjawisko jest naprawdę ciekawe, ale smutne. Ale wracając do opowieści. No i chodząc po tym polu znajdowałem różnego rodzaju fajne rzeczy, inne monety rzymskie, jakieś fibule, ładne przedmioty z żelaza, z patyną ogniową, świadczące ewidentnie, że znajdowało się tam cmentarzysko. Rejon kuja, w którym prowadziliśmy, w którym archeolodzy prowadzili te badania archeologiczne, jest o tyle ciekawym miejscem, no, że wychodzi na to, że to była jakaś niesamowita metropolia, bardzo, ważne, bardzo ważny punkt Osadniczy na terenie obecnej Polski. Prawdopodobnie składało się to z wielu potężnych, otwartych osad. Każda osada miała przyporządkowane prawdopodobnie jakieś cmentarzysko, i to było, i te cmentarzysko, które tam archeolodzy badali, było jednym z takich miejsc. Nie chcę jakby wchodzić w historię tego miejsca i opowiadać o wynikach badań. Zachęcam was do przeczytania na przykład artykułu, który będzie tutaj w tym linku pod w opisie, który zamieszczę. Bardzo fajny, bardzo fajny artykuł opowiadający o tych odkryciach i czym mniej więcej dla naukowców jest badanie takiego miejsca i wiedza o nim. Ale wróćmy do mojego znaleziska, do mojego sygnału. Minął gdzieś tydzień i po moim tygodniu błąkania się po tym polu w tym błocie, w ciężkim gruncie Archeolodzy postanowili sprawdzić jednak ten sygnał, który dziwny, który namierzyłem, i został wyznaczony wykop. Jak dobrze tam chyba jest 1,5 na 1,5, czy może z 2 na 2 metry, które widzicie na zdjęciach. No i stopniowo ziemię tą warstwę orną odrzucano, ściągano, ta ziemia też była sitowana. No, a ja tam cały czas gdzieś z wykrywaczem Czaiłem naokoło patrzeć, co to za sygnał ten ciekawy. W tej ziemi u góry tam jakieś tylko śmieci były, nic, nic nadzwyczajnego w tej warstwie ornej. No i archeolodzy doszli do tak zwanego calca. Po wyczyszczeniu okazało się, że na samym środku, tam gdzie ten wyznaczony punkt był, gdzie ten miałem ciekawy sygnał, rysuje się jakaś ciemna plama. Przy eksploracji tej ciemnej plamy okazało się, że zaczyna wychodzić ceramika, co już świadczyło o tym, że już jest ciekawie. Jak sobie wtedy pozwoliłem sprawdzić wykrywaczem, okazało się, że sygnał jest przeogromny. No to naprawdę prawie że z metra słyszałem ten, ten sygnał. Byłem w szoku w ogóle, co to jest za przedmiot, który daje z wysokości metra naprawdę przeogromny sygnał. Z pół metra ziemi zniknęło, ten sygnał się wzmocnił, co mnie jeszcze bardziej zdziwiło, że ten sygnał jest z pseudostatyki bardzo mocnym sygnałem, bardzo dużym obiektem metalowym, a wykrywacz w dynamice, jak i wykrywacze znajomych w samych dynamikach. W ogóle nie reagowały na ten obiekt, jakby go po prostu nie było. No i y, cały czas oczekiwałem. Co jakiś czas włączałem kamery, co jakiś czas y, rozmawiając z archeologiem kręciłem eksplorację. Okazało się, jak archeolodzy coraz niżej tam wchodzili, w te, bo to bardzo żmudne, bo to po prostu wiele godzin trwało, ta eksploracja tego, tej plamy. Jak archeolodzy to zaczęli eksplorować, okazało się, że się dokopują do bardzo dużego, zniszczonego, glinianego naczynia. Po kawałku wraz z ziemią te fragmenty naczynia usuwano, robili dokumentację, znowu warstwa, znowu warstwa, znowu dokumentacja. W pewnym momencie zaczęły się pojawiać pojedyncze, bardzo małe przedmioty metalowe, które były włożone w tym glinianym wielkim garze. Takie jak na przykład Fibula, którą teraz tutaj widzicie. O kurde. Rydzko-Paneński z takim ażurem. Grubo. Potem fragmenty dużej, dużej obicia, takie żelazne szkatułki drewnianej. Był klucz, był zamek do tej szkatułki. było jeszcze kupa jakichś innych rzeczy, jakiś Nie mam w tej chwili zdjęć, ale były tam jeszcze inne drobne elementy. No i tak akurat coś kamerowałem, gdzie gdy w pewnym momencie lęczący nad tym obiektem, archeolog, szpachelkujący, dotknął pewnego przedmiotu. Sami zresztą, zobaczcie, jak to wyglądało, co akurat uchwyciła moja kamera jeszcze w starym telefonie. Co to jest? nie bardzo Także powiem wam, euforii nie było końca. Potem jeszcze oczekiwanie, na to, żeby to bardziej odkryć, co to jest za naczynie? Jakie on jest wielkie. No, sygnał był przeogromny, bo z metra mi zaczęło się wszystko w głowie układać, dlaczego tego sygnału większość detektorów w ogóle nie była w stanie zasygnalizować w samym trybie dynamicznym. Ponieważ jak się okazało, to było bardzo duże naczynie brązowe. Tylko po latach leżenia w ziemi. No, wiadomo, stosunek, jak dobrze teraz powiem, nie chcę, nie chcę skłamać, ale cynku do miedzi się o wiele zmniejszył i naczynie było bardziej miedziane niż brązowe, i dla detektora metali zaczęło wytwarzać pewne zjawisko zjawisko, o którym właśnie zaraz będę na końcu opowiadał czyli mieliśmy kontakt z obiektem dużym, miedzianym, których wykrywacze najczęściej mogą. W trybie dynamicznym nie pokazać, bo tak musi być. I tak właśnie było w tym wypadku. Także sprawę uratowała akurat tutaj pseudostatyka działająca non stop u mnie w tle, sygnalizując po prostu duży obiekt metalowy. No, jak potem jeszcze musiałem przeczekać z dwie godziny, zanim ten cały wielki gar metalowy został wyeksplorowany, został zadokumentowany, oczywiście z zawartością w środku, nic nie było dotykane. Został wyciągnięty z tego dołka. Jak widzicie, leży tutaj wyciągnięty. I czym jest to naczynie? Jest to wielka, brązowa situla, czyli takie wiadro rzymskie. Te naczynie włożone do grobu jako dar w zaświaty pełniło funkcję też takiego naczynia na prochy. Dlaczego... Też się zastanawiacie dlaczego od razu jakby nie wysypano zawartości tego naczynia i nie sprawdzono co jest w środku. No bo najpierw archeolodzy chcą zrobić prześwietlenie, aby wybrać najbardziej optymalną metodę eksploracji takiego naczynia, wiedząc co jest w środku. Często się okazuje, że nawet mogą być fragmenty yy, jakichś tkanin i przy takiej jakby wysypaniu tego nawet do sitka może ulec to zniszczeniu, a po drugie no wiele informacji można wyciągnąć z bardzo powolnej, żmudnej eksploracji takiej urny, co właśnie nastąpi. Mam nadzieję, że uda mi się zdobyć jakieś zdjęcia i prześwietlenia, i z eksploracji, jeżeli ona będzie za niedługo miała miejsce, i będę Wam mógł dograć taki kolejny odcinek pokazujący, jak taka eksploracja wygląda, i może trochę wiedzy na ten temat, dlaczego tak to przebiega żmudnie, tak I długotrwale. O samej Situli powiem Wam taką ciekawostkę. Zresztą zobaczcie sobie, jak takie naczynia brązowe wyglądają. Tu macie z mojego wyjazdu do muzeum w Neapolu. Tam macie podobne naczynia. Situla, tak jak widzicie, jak mówiłem, takie wiadro brązowe, w tym wypadku bardzo grube, bardzo masywne, bardzo piękne. To bardzo ciekawy import. Skąd się tu wzięło? No... Można tylko przypuszczać, może jako dar, może jakieś łupy wojenne, może po prostu z handlu. Ciężko wnioskować: no, możemy tylko domniemywać, tego się już raczej nigdy nie dowiemy. Natomiast ciekawostką jest to, że takie Situle produkowano w północnej Italii albo na terenach wschodnioalpejskich. To warto też sobie poczytać. Może na koniec filmu wrzucę więcej zdjęć z mojej, takiego, z mojej wycieczki do muzeum w Neapolu i tam sobie możecie zobaczyć na tych zdjęciach więcej tego typu naczyń. W każdym bądź razie te groby, które tam zostały odkryte, były mniej więcej datowane na pierwszy wiek przed Chrystusem i pierwszy wiek po Chrystusie. Łączone były właśnie ze znaleziskami, z przeogromną ilością znalezisk monet rzymskich, jak i ze znaleziskami monet celtyckich. To jest naprawdę bardzo fajna ciekawostka. Mam nadzieję, że kogoś zachęcę do poczytania tych artykułów, których linki znajdziecie poniżej. Naprawdę bardzo fajne tematy, bardzo fajne rzeczy są tam poruszane. Jako ciekawostkę dołożę Wam, co mi naprawdę bardzo zaimponowało podczas tych badań archeologicznych. Pamiętam jak chodziliśmy z wykrywaczami metali, szukaliśmy różnych przedmiotów. Jedna z osób tam też chodzących z wykrywaczami znalazła jedną z zapinek, zapinek jakiś tam tych fibul, było ogólnie wszędzie dużo, ale znalazła jedną, zaraz koło niej kolejną, warstwiornej i obok paciorek taki leżał na wierzchu kamienny. I Archeolog zdecydował, który tam był, że też otworzą mały wykop, taki sondażowy, sprawdzający, mając na uwadze to, że to mogło być bardzo niedawno przeorane. Jakoś pługiem akurat się zdarzyło, za głęboko został... E, czy za głęboko pług tam jakby wziął trochę ziemi i coś prawdopodobnie mógł naruszyć, stąd na powierzchni te elementy. I co mi zaimponowało, to... Że eksploracja tego mm, od warstwy ornej przebiegała cały czas tak samo. Warstwa orna była po kawałku ściągana, po kawałku była sitowana i sprawdzana. I cóż się okazało? Że w tej warstwie ornej było więcej zabytków, tam były rzeczywiście był mały grób, ale w warstwie ornej było więcej zabytków niż w tym grobie. Nie pamiętam dokładnych liczb. Ale mniej więcej wyglądało to w ten sposób, że w warstwie ornej były dwie albo trzy fibule, w grobie została chyba jeszcze jedna zapinka lub fragmenty jakichś przedmiotów brązowych, i w grobie jeszcze były jakieś fragmenty i pojedyncze paciorki, a w warstwie ornej tych dokładnie tych samych paciorków było wiele więcej przeważająca ilość. Ewidentnie niedawno ruszony grup, i przez to, że eksploracja była prowadzona w ten sposób, że warstwa orna była sitowana i sprawdzana, okazało się, że bardzo dużo rzeczy zostało uratowanych. Normalnie ta warstwa orna na innych wykopaliskach często po prostu leci na hałdę. Nikt tego nie sprawdza. Ważne jest tylko dokopanie się do tego calca i znalezienie obiektu, a potem w hałdach z takiej właśnie przyczyny zalegają przeogromnej ilości zabytków, które no często są w stanie zmienić historię danego miejsca. No ale jeżeli nie jest to badane w ten sposób o jakim mówię, no to się tego nigdy, nikt nie dowie. Koniec tematu odkryci, odkrycia Wielkiej Situli. Teraz czas na bardzo kontrowersyjny temat, bardzo smutny, działania tych detektorów metali, o których wcześniej wspominałem. I teraz ta smutna prawda o działaniu detektorów metali. Po pierwsze, należy podzielić wykrywacze, pra, wykrywacze metali na tryby, jakie posiadają. Zasady są to trzy. Tryby pracy dynamiczne czyli większość detektorów, które posiadacie, działają w dynamice i większość ludzi poszukuje w dynamice. Tryby pracy statyczne lub pseudostatyczne oraz tryby mieszane czyli łączą te dwa naraz, pracujące. Każdy z tych trybów posiada jakieś wady i jakieś zalety. Dynamiczny, ten, który większość z Was posiada w detektorach metali, jego wielką wadą jest to, że właśnie mogą nie widzieć tego typu przedmiotów. Czyli bardzo mocno przewodzących. Takich jak duże srebro, duża miedź, dużo aluminium. Drugą wadą jest to, że detektor, jak sama nazwa wskazuje, jest dynamiczny i pracuje tylko w jednej ściśle określonej prędkości. Zmiana tej prędkości powoduje brak sygnału. Jest to zupełnie kolejna sprawa. Serdecznie zapraszam do moich filmów tematycznych o tym. Za to wielką zaletą trybów dynamicznych, dlatego wszyscy to wybierają, jest to, że potrafią, em, że tak powiem, mierzyć przewodność obiektów. Dzięki temu ludzie wiedzą, czy przedmiot może być z metalu kolorowego, bardziej czy z y, żelaza. Tryby statyczne lub pseudostatyczne, ich gigantyczną wadą jest to, że nie są praktycznie w stanie określić dobrze, albo w ogóle nie są w stanie określić przewodności obiektów. Nie wiemy, czy przedmiot jest z metalu kolorowego, czy z. Y, Metalu, czy, czy jest żelazem. Ale możemy się dowiedzieć takich rzeczy jak wielkość obiektu, jego mniej więcej kształt oraz jego głębokość zalegania. To są kolejne informacje. A kolejnym trybem, tym którego ja najczęściej używam, jest to tryb mieszany. W bardzo mało, małej liczbie detektorów na świecie jest przez producentów stosowany. To jest tryb połączony, właśnie dynamiczny i pseudostatyczny wadą gigantyczną jest tego, że mamy więcej sygnałów. Ludzie nie lubią wielu sygnałów. Dla mnie jest to cenne tyle, że mam wielu informacyjnych wykrywa, mam po prostu więcej informacji i wtedy się wady pojedynczych trybów jakby niwelują. Jeżeli z trybu dynamicznego nie mamy sygnału to drugi tryb w tle informuje mnie mniej więcej, że coś jestem w stanie albo coś właśnie mijam. Jak to możecie sprawdzić? Jak możecie sobie w domu przeprowadzić pewien test? Pierwszą rzeczą, którą musicie wykonać, to położyć wasz detektor metali, który posiadacie dynamiczny, na przykład na stoliku. Ustawić w mieszkaniu jakąś mniejszą czułość, tylko po to, żeby wykrywasz wam nie wariował. Niech sobie leży na stoliku, nie dotykajcie go. I potrzebujecie takich przedmiotów do testu jak pokrywka aluminiowa, garnek aluminiowy lub płytka jakaś większa, e, miedziana lub na przykład jeżeli ktoś z Was ma 3 cztery duże srebrne talary albo jakaś, jakaś, nie wiem, jakaś miseczka, cukiernica z czystego srebra. Tylko, uwaga! Musicie być pewni, że miedź jest czystą, dużą miedzią, że aluminium jest czystym aluminium, a nie jest na przykład patelnią z nierdzewki czy z czegoś. To musi być czyste, stare aluminium. Lub Duży kawałek srebra, czystego srebra, lub duży e, jakiś tam e, przedmiot ze srebra. Jeżeli macie najlepiej, właśnie tą pokrywkę aluminiową, ustawiacie detektor w dynamice i tak od metra daleko, coraz bliżej, coraz bliżej machacie. I zobaczcie sobie, jakie zjawisko wystąpi. Jeżeli posiadacie w waszym detektorze dynamicznym pokrętło gruntu, to zróbcie ten test w taki sposób, że raz Przestawcie grunt poniżej fabrycznego w jedną stronę skrajną, przeprowadźcie ten test machając dużym aluminium na tym położeniu gruntu e, zmienionym, a potem w przeciwną stronę dajcie grunt i jeszcze raz przeprowadźcie ten test. I zobaczycie, że w jednym z położeń tego gruntu Obiekt typu duże srebro zupełnie całkowicie będzie niewidoczny dla waszego detektora, pomimo tego, że pokazuj, ma pokazywać żelazo i kolor. Nie będzie go, po prostu nie będzie sygnału. A z kolei na innym położeniu e, pokrętła gruntu lub ustawienia gruntu ten obiekt będzie widoczny. Co nie znaczy, że macie chodzić na tych ustawieniach, kiedy widzicie te duże srebro, bo znowu na tych ustawieniach będziecie tracić mikrosrebrne monety e, w gruncie, słabym gruncie. No ale to już jest. E, Dość cięższy temat, jest więcej informacji technicznych, czym nie chcę Wam głowy w tej chwili tutaj zapychać. Jeżeli ktoś jest dokładnie tym tematem zainteresowany, dlaczego tak się dzieje, na moim kanale tematycznym Alter 71 Sapera, na filmie pod tytułem Kamienie, Korekcja kamieni magnetycznych, dokładnie ten temat poruszyłem, rozbijając go na atomy. Jest film i w linku Wam podaję. E, przepraszam, w opisie Wam podaję link do tego filmu. Wszystkich serdecznie zapraszam do poznawania wiedzy o detektorach i dlaczego takie zjawiska się dzieją. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek był tym odcinkiem po grubości, a rzecz, którą zobaczyliście, znalezisko było, było znaleziskiem po grubości dla mnie, naprawdę jednym z najfajniejszych takich trafień, takich, jeżeli chodzi o te zjawiskowe, o te, które właśnie często mo można omijać, nawet nie wiedząc, że leżą. 40 cm pod naszymi stopami, a są takiej wielkości. Przyjrbi o Skarbach. Do znów.